Siemaneczko kochani, witam na moim kanale. Dzisiaj otwieramy kalendarz Catrice DIY, czyli będziemy jak zwykle w DIY losować produkty. Kosztował on chyba około jakieś 40 euro, 35, coś takiego, ale dam wam znać na dole. I może coś tu, o, okej, okay, spójrzmy. Wygląda to tak. Powinny być u góry gdzieś te karteczki. Ja je próbuję wyjąć, żeby nam nie przeszkadzały. Mamy numerki. Numerki i woreczki. W tym roku są czerwone, czerwono-niebieskie. No i przymykamy i będziemy losować po kolei, co my tam mamy. Jedziemy. Jedziemy na numerek 1. Za numerek 1 mamy lakier do paznokci w kolorze takim, takiej ostrej czerwieni. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Numer 2, kolejny lakier. Tym razem taki brzoskwiniowy. Numer 3. W numerze 3 złapałam znowu lakier, ale to nie jest lakier, tylko to jest baza i top coat. 30-sekundowy w sprayu. Pierwszy raz coś takiego widzę, więc to jest akurat spoczko. Pierwszy raz coś takiego widzę, na pewno wytestuję. Czwóreczka. Za czwóreczkę złapałam balsam do ust, powiększający podobno. I ma on taki kolorek, taki nudziak, ciemniejszy. Nie mamy tutaj żadnego numerku. Fajnie, to jest ok. 5. Gdzieś tam dalej chwycę. I chwyciłam znowu pomadkę, tak? Tak, jest to pomadka. Mamy tutaj nazwę. Troszeczkę musiałam otworzyć, żeby otworzyć. I jest to taka pomadka. Różowa. Ma narysowanego kwiatka. Bardzo ładnie wygląda. Który to był numer? Piąty? Chyba piąty. No powiedzmy, że szósty numer teraz. Gdzieś to w głowie. I złapałam paletkę do konturowania. Wow, super. Super, fajne kolory. Mamy zimniejszy, cieplejszy i mamy jaśniutki. Bardzo fajnie. Chyba w zeszłym roku też była paletka do konturowania, ale nie pamiętam już jaka. Nie wiem, który numer po prostu będę wyciągać. Mamy kredeczkę, lip liner, nudziakowy kolor. Kolejny produkt. I kolejnym produktem jest kolejny lakier i on jest takim zielonym, bym powiedziała, wojskowym kolorze. Może khaki to się nazywa, ten kolor? Jakoś tak? I kolejny produkt. Kolejnym produktem jest maskara. Jest ona chyba czarna, zaraz sprawdzę. Objętość, wydłużenie i podkręcenie. Super. Kolejny produkt. I kolejnym produktem jest cień do oczu. I on się tak mieni fajnie. Ładny, fajny, spoko. Kolejny produkt. Gdzieś tam lotuje głęboko. I coś ja wyłowiłam. I wyłowiłam balsam pod oczy na noc. Spoczko. Kolejny. Gdzieś tam. I kolejny mamy cień. Bardzo ładny. Super. Losuję, już tu chyba niewiele tego zostało. I wylosowałam kolejny lakier top coat. I on jest taki mleczny. No taki mleczny kolor. A, bo to ma być matowy, dobra. Ja ślepa jestem. I już jak już miałam ten, to wylosuję kolejny. Przezroczysty, wykończeniowy lakier. Dużo tych lakierów. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej.
Łapię kolejne i w kolejny mamy błyszczyk. Super fajnie. Taki z brokatem on jest. Ładny błyszczyk. Kolejny produkt. I tu mamy coś nowego. I mamy stick do konturowania. Tutaj mamy kontur. Tutaj mamy, oni to nazywają highlighter, ale po prostu rozjaśnienie pod konturem. Super, bardzo fajnie. Bardzo jestem zadowolona z tego kalendarza. Kolejny produkt. I mamy kolejną pomadkę w innym kolorze. Jest to pomadka. Chociaż wygląda bardzo podobnie, zaraz znajdę tamten. Zobaczcie, to jest różnica. Ta jest bardziej nudziakowa, a tamta bardziej różowa. 0,10 i 0,20. Więc to jest ta sama pomadka. Kolejny produkt. Coś mniejszego. I mamy lipstick pen. W kolorze takiego brązu. Taki brąz. Chyba cieplejszy bardziej on jest. Spoko. I kolejny produkt. I kolejnym produktem jest mydełko do stylizacji brwi. Tego się nie spodziewałam. W takim dosyć ciemnym kolorze. Ciekawe. Może wypróbuję. I kolejnym produktem jest kolejny lipstick. Kolejna pomadka, tym razem 120 czerwona. Otwórzmy sobie. Proszę bardzo. Taka ładna. Tutaj jeszcze jest napis na niej. Kolejną rzeczą jest błyszczyk. Myślę, że on nie ma koloru, bo tutaj jest taki naturalny różowy. Może mini ma jakieś drobinki. Może jakieś mini. Spoko. Coś tam nam jeszcze zostało. Może sprawdzę. Oj, zostały dwie rzeczy. Biorę pierwszą z nich. I mamy róż. Zobaczcie, jaki fajny. Bardzo ładny róż. Super. I ostatni produkt, co widziałam, więc już go wyciągam. O Jezus, nie ostatni, Boże. Dobra, już wyciągnę obydwa, bo tu są dwa. Mamy tutaj na pewno roller pod oczy, serum nawilżające. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, bo już tyle mi się ukryło, że już sama nie wiem. Dobra, nie ma już nic. Nie ma już nic i ostatnim produktem jest paletka. Paletka pod oczy. Paletka pod oczy. Paletka do oczu. Bardzo ładne kolorki. Zobaczcie, mamy nawet napisane. Tutaj mamy bazowy, tutaj mamy piękne kolorki, te złoto, jak się błyszczy. Zobaczcie to. Do czarnego matu i mamy highlight, rozświetlenie. Super paletka, bardzo fajna. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym kalendarzu. Jak dla mnie, jeden z lepszych do tej pory. Bardzo lubię te kalendarze DIY, a Wy napiszcie w komentarzu, co myślicie. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!